Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. Dziś opowiem Wam, jak dodać obramowanie i cieniowanie do akapitu oraz całej strony. Aby dodać cieniowanie do akapitu, zaznaczamy sobie tekst. Wybieramy z paska narzędzi opcję cieniowanie i rozwijamy menu. Tutaj mamy do wyboru dowolne kolory tła. Możemy dodawać też kolory niestandardowe, czy też kolory z palety. To już jak nam tutaj pasuje. Zauważcie, że dla ciemnych kolorów niektórych od razu zmieniana jest czcionka na jasną. Wybierzmy sobie na przykład tło takie, dla tego akapitu. Dla drugiego akapitu wybierzmy sobie tło w kolorze zielonym. Możemy również obramować nasz akapit. Zaznaczamy tekst i rozwijamy opcję obramowania. Tutaj możemy dodać krawędź dolną, krawędź górną, krawędzie zewnętrzne. My sobie wybierzemy opcję krawędzi zewnętrznych. Wszystkich krawędzi nie zobaczycie, ponieważ tutaj nie mamy kilku kolumn ani wierszy. Mamy po prostu obramowanie całej sekcji, ale o tabelach w następnym odcinku, więc też Wam pokażę, jak to robić. Wybieramy sobie krawędzie zewnętrzne. Jak widzicie, cały akapit został obramowany. Do obramowania i cieniowania możemy wykorzystać również troszkę bardziej rozbudowany kreator. Zaznaczamy akapit, który nas interesuje, rozwijamy opcję i wybieramy obramowanie i cieniowanie. Tutaj możemy już wybierać jakieś gotowe zestawy obramowań, czyli ramkę z cieniem, która będzie miała podkreśloną prawą i dolną linię. Możemy zmieniać styl linii, która będzie obramowywała, na przykład na linię kreskowaną, podwójną linię. Możemy zmieniać szerokość linii, na przykład ustawić na 4, 1, 2 i wybrać kolor linii. Na przykład linia będzie może ciemnozielona. I klikamy OK. Ramka została dodana. Tutaj cień jest czarny, no bo to jest cień. Możemy również dodać obramowanie do całej strony. Aby to zrobić, wybieramy znów opcję obramowanie i cieniowanie. Przechodzimy do drugiej karty, obramowanie strony. I tutaj możemy sobie zdefiniować ramkę dla całej strony o grubości na przykład 2 i 1 druga. I klikamy OK. Ramka została dodana na całej stronie i na każdej kolejnej. Możemy również skorzystać z wzoru w obramowaniu. Na przykład dać wzór, o, chociażby w choinki i zdecydować, która linia ma być takimi choinkami udekorowana na naszej stronie. Klikamy OK i tutaj na górnej krawędzi każdej strony pojawią nam się takie choinki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!